Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować wam sposób na zarobek na naklejkach Simpla z ostatniego Majora, który miał miejsce w Berlinie. Jeszcze na starcie konkurs na 20 zł Paysafe Card. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem, napisać pomysł na kolejny odcinek w komentarzu oraz użyć kodu Croxy na stronie GeForce Games. Link oczywiście w opisie. Wyniki pojawią się jak tylko liczba osób subskrybujących mój kanał zwiększy się do 45%, więc zostawiajcie suby, a ja teraz zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, Simple to niewątpliwie jeden z najlepszych graczy CSGO, jakiego póki co mieliśmy okazję oglądać. Co za tym idzie, przykuwa on uwagę wielu osób związanych z Counter-Strike'em oraz posiada on ogromną rzeszę fanów. Co za tym idzie, bardzo wiele osób będzie chciało sobie nabyć jego naklejki z ostatnio zakończonego Majora w Berlinie. Jeżeli macie niższy budżet, to możecie nawet inwestować w zwykłe naklejki ukraińskiego zawodnika, które kosztują aktualnie złotówkę i 27 groszy, gdyż nawet one potrafią przynieść bardzo fajny profit, co widzimy chociażby po cenie naklejek z Atlanty 2017, której cena wynosi aż 97 zł za jedną naklejkę, gdzie w trakcie promocji mogliśmy ją dorwać za około 2,50. Ceny naklejek Simpla z Bostonu 2018 są nieco tańsze od poprzednich, aczkolwiek tutaj naklejki na promocji mogliśmy dorwać na rynku za niecałą złotówkę, a między tymi dwoma turniejami jest rok różnicy, więc cena naklejek z Bostonu może nieco się zbliżyć do tej aktualnej ceny naklejek z Atlanty. Jeżeli chodzi o naklejki Folia, to również przedstawię wam przykład naklejki z Atlanty, które aktualnie na rynku kosztują aż 790 zł, co jest wręcz astronomiczną sumą jak ta foliowana naklejkę z autografem. Lecz tak jak wspomniałem, Simple posiada dużą rzeszę fanów, a na pewno nie jedna osoba kibicująca Ukraińcowi będzie sobie chciała sprawić naklejkę swojego ulubionego zawodnika, który przez wielu jest uznawany za najlepszego na świecie. Aktualny koszt naklejki Folia z Majora w Berlinie wynosi 7 zł i 47 groszy. No dobra, omówiliśmy już zwykłą naklejkę, foliowaną również, więc wypadałoby jeszcze przedstawić ostatni rodzaj rzadkości autografu, a mianowicie złotą naklejkę, która aktualnie na rynku kosztuje aż 350 zł, lecz jeżeli ktoś posiada większą sumę na inwestycje w naklejki, to z pewnością złota naklejka jest idealnym sposobem na zarobek, gdyż aktualne ceny złotych naklejek Simpla dochodzą nawet do, uwaga, uwaga, 5,5 tysiąca zł, co jest wręcz abstrakcją, lecz tak jak wspomniałem, jeżeli posiadacie większy budżet i jesteście cierpliwymi osobami, żeby podtrzymać takową naklejkę przez, dajmy na to, kilka lat, to jest to niewątpliwie najlepszy sposób na zarobek, zwłaszcza że tak jak wspomniałem na którymś odcinku, w tym roku złote naklejki różnią się nieco od poprzednich, więc to tylko powinno podnieść ich cenę do góry. Kolejnym powodem do inwestycji w naklejki Simpla z Majora w Berlinie jest fakt, że w internecie pojawiają się plotki, które miałyby zakładać, że Simple już niedługo zmieni organizację, a jedyny argument na to usunięcie nazwy drużyny, w której aktualnie gra Ukrainiec, czyli na to z miejsca jego oficjalnego profilu na Instagramie, co oznaczałoby, że byłyby to jego ostatnie naklejki w tej oto formacji. Osobiście uważam to tylko za plotki, które raczej nie powinny się sprawdzić, lecz kto wie? No i co, to by było na tyle, dajcie znać co sądzicie o inwestycji w naklejki Simpla. Ja zapraszam was na moją nową serię, w której będę przedstawiał wam sposób na zdobycie swojej pierwszej kosy za darmo. No i co, ja się z wami żegnam, do następnego odcinku, trzymajcie się i piona.